się podczas 37. Gdynia Film Festival, gdzie film Supermarket jest w konkursie głównym. Jak wyglądają pierwsze reakcje po projekcjach? No, przyznam, dosyć trudno mi o tym mówić. Znajomi oczywiście podchodzą i mówią i podoba się, to chyba najważniejsze. Natomiast pozostałe jeszcze czekam na tym, tak naprawdę, na tym, co jak zostanie oceniony przez krytykę i tak dalej, i tak dalej. Jak podoba się Wam atmosfera festiwalu? Bardzo mi się podoba atmosfera festiwalu, naprawdę. A pozostałe filmy w konkursie głównym? Też mi się bardzo podobają. Wróćmy do początków Supermarketu. Jesteś również scenarzystą tego filmu. Kiedy narodził się pomysł? W 2005 roku. Znaczy, zaczęło się tak jak potem cała historia, chyba od dosyć takiego banalnego wydarzenia. Ja byłem jurorem w konkursie reklamy i zobaczyłem taki króciutki film, który był filmem śmiesznym bardzo, który przedstawiał taką sytuację złapanego chłopaka przez ochroniarza. I to tam na zasadzie był taki bardzo komediowy i ten film nawet chyba tam nie został chyba doceniony czy zauważony, tego już nie pamiętam, oczywiście może przepraszam tam twórcę. Natomiast to był taki dziwny impuls. Znaczy gdzieś tam poczułem w tym taki duży potencjał na bardzo ciekawą historię. Kiedy powstał już scenariusz, powstała kwestia, jak wyprodukować film. Jest Pan również producentem tego obrazu. Jak wyglądało konstruowanie budżetu? No, konstruowanie budżetu wyglądało w ten sposób, że złożyliśmy, to mówię, Maciek Żak, scenarzysta, Maciek Żak, reżyser, po prostu projekt, pakiet do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, no i czekaliśmy na oceny. To było podstawą jakby do tego, żeby myśleć poważnie o realizacji. Myśleliśmy o dużej telewizji, która dała nam list intencyjny, która po prostu dała nam szansę na drugą część budżetu, no i plus jakieś kwestie tam związane z postprodukcją, czyli z Ciemnej Potem, z Panavision, który nam wszedł też aportem ze swoim sprzętem. Lux Film, który nas tu wsparł, jeżeli chodzi o światło. Znaczy, to są bardzo istotne, ważne elementy, ale które spowodowały to, że udało się spiąć budżet. Dofinansowanie z PiS-u otrzymaliśmy, za co oczywiście bardzo dziękujemy. I tak po prostu powstał budżet. W którym momencie dołączyłeś do ekipy Supermarketu? O, ja prawie w ostatniej chwili, dlatego że miał robić ten film Arek Tomiak i z powodów terminowych, bo film się przesuwał z różnych innych powodów, Arek nie mógł tego robić i jakoś tak fajnie, że to do mnie trafiło. Jak wyglądało opracowywanie koncepcji zdjęć? Gdzie znaleźliście obiekt i jak pracowaliście już we wnętrzach? Niestety nie mogę powiedzieć, gdzie jest obiekt, bo to jest jakaś tam tajemnica handlowa. Ja rozumiem, że to jest po prostu jeden obiekt, jeden Nie. Supermarket? Znaczy, supermarket jest oczywiście prawdziwy, ta hala sprzedażowa, natomiast wszystkie zaplecza, rampy, to wszystko jest porobione, poklejone chyba z 7 lokalizacji różnych. Także to wymagało od nas takiego zachowania integralnego, żebyście mieli poczucie potem, że to jest jeden obiekt i tak rzeczywiście jest, bo ludzie myślą, że to jest jeden jakiś taki dziwny organizm, ten obiekt, który ma jakieś korytarze, zakamarki. To bardzo zależało na tym i Maćkowi, i mnie, żeby stworzyć takiego wieloryba, w którego brzuchu po prostu się otwierają kolejne przestrzenie. Z jakiego sprzętu korzystałeś przy realizacji? Widzimy tu między innymi w filmie, tak mówię z punktu widzenia laika, na przykład kamery przemysłowe. Tak, znaczy film jest w ogóle nakręcony na taśmie 35 mm, natomiast mieliśmy na planie jeszcze trzy kamery GoPro, to są takie małe dla sportowców kamery, które działają troszkę jak kamera przemysłowa, plus jedną taką lepszą kamerę do ciemniejszych wnętrz, też cyfrową. Jak wyglądał casting i czy od początku było wiadomo, kto zagra na przykład szefa ochroniarzy? No to akurat tak, znaczy ja od samego początku, już nawet pisząc, myślałem o Marianie Dziędzielu i strasznie się ucieszyłem, bardzo się ucieszyłem,
po wysłanym pierwszym, że tak powiem, pierwszej wersji scenariusza do Mariana, który przeczytał i powiedział, że absolutnie chce w tym zagrać. No i od tamtej pory stał się takim moim dobrym duchem i dawał mi bardzo dużo wiary jakby w ogóle w ten projekt. No, gorzej wyglądała sytuacja z młodym człowiekiem. Ja już na poziomie pisania scenariusza wiedziałem, że to będzie kłopot. Szukaliśmy bardzo długo. Trafiłem na Mikołaja Roznerskiego. Nie był jedyną osobą, która była zaproponowana do już takich zdjęć próbnych rzeczywiście z Marianem Dziędzielem, bo ja wiedziałem, że najważniejszą rzeczą, żeby oni się tutaj spotkali. I Zakuna też była od razu wymyślona. Znaczy ja bardzo chciałem, żeby ona zagrała Bogusię i bez żadnego już castingu, bez żadnych zdjęć próbnych zaprosiłem ją do współpracy. Bardzo chciałem, żeby zagrał Przemek Bluszcz i to jest taka moja miłość sprzed laty, gdzie pamiętam pierwszy raz zobaczyłem Przemka, zresztą nomen omen w Gdyni, na pokazie filmu pana Wojcieszka w dwukolorowym wzgórzem i tam Przemek grał. Nagrodę zresztą. Tak, i Przemek tam grał i ja po prostu mówię, Boże, ja z tym facetem no, bardzo chciałbym zrobić film. No i też go zaprosiłem. Cała obsada, w sensie tutaj ochroniarzy, którzy biorą udział. Ja na początku miałem trochę starszych aktorów wymyślonych, natomiast to, że się tam troszkę te zdjęcia przesunęły, no nie troszkę, bo aż o półtora roku ze względu na kryzys, spowodowało, że tak zacząłem myśleć troszkę inaczej o tej grupie i ją bardzo odmłodziłem. I dla mnie ten film przechodzi bardzo dziwną przemianę podczas akcji. Najpierw oglądałam ten film jako komedię, jakiś taki luźny, impresyjny rysunek o historii sklepu, a później nagle zostałam wciągnięta w historię taką dosyć dramatyczną i trudną. No było takie rzeczywiście zamierzenie. Ja od razu wiem, czy film jest dobrze, będzie przyjęty, czy nie. Po pierwszych, powiedzmy, tam no, nie wiem, 5-6 scenach, bo jak słyszę, że ludzie się zaczynają na początku śmiać, to znaczy, że wiem, że będzie zaskoczenie, co będzie dalej. I rzeczywiście tak było to konstruowane, tak? Jakby tak cała ta historia, całe to wydarzenie, że tak naprawdę to zaczyna się z niczego. No, jest normalny, jest nawet fantastyczny dzień, jest przecież nowy rok, znaczy nie nowy rok, przepraszam, tylko Sylwester. Ostatni dzień roku, no, że wszyscy bardziej myślą o zabawie i tak trochę jest na początku, prawda? No, wszyscy myślimy o zabawie, wpadamy do sklepu zrobić ostatnie zakupy, no a potem dalej nie będę opowiadał, bo jednak to jest thriller, więc nie chciałem dalej opowiedzieć, a potem jest coraz bardziej intrygująco. Jak tobie współpracowało się z aktorami na planie? O, z aktorami fantastycznie. Ja jakoś tak z domu wyniosłem miłość do aktorów, siłą rzeczy i jakiś zawsze udaje się bardzo dobry kontakt z aktorami złapać w większości przypadków. Także z Marianem już pracowałem wcześniej przy serialu Odwróceni, także znaliśmy się. A resztę poznałem i bardzo szybko się polubiliśmy wszyscy. A jaki był twój pomysł na pokazanie tego narastającego mroku w tym filmie, tej takiej przewrotnej zmiany atmosfery? Znaczy, mój pomysł nie był jakoś szczególnie odkrywczy, to znaczy ja chciałem zachować pełną czystość przede wszystkim tego supermarketu i koniecznie odciąć go od świata zewnętrznego. Już mówiłem, że po prostu nawet jeżeli mieliśmy szansę na jakieś wnętrza, które miały okna, to te okna ja zamykałem, żeby ci ludzie byli odizolowani od rzeczywistości. Patrząc na program konkursu głównego, rzeczywiście rzuca się w oczy, że ten temat supermarketu, jakichś takich społecznych odniesień do tego miejsca jest gdzieś tam ważny dzisiaj dla nas Polaków. Znaczy, no, myślę, że to z też takiego powodu, że no, w ogóle jako forma robienia zakupów no, jest dosyć nowa w naszym kraju i myślę, że gdzieś tam z tego wynika, że no, te sklepy powstawały w pewnym momencie jak grzyby po deszczu i na początku był pełen zachwyt i że no, mamy już prawie jak na zachodzie i to jest fantastycznie. Potem nagle zaczęły do nas docierać takie informacje z prasy, mniej więcej w podstępach, nie wiem, co miesiąc, co dwa miesiące, że coś się tam dzieje dziwnego. I w związku z tym tylko trzeba było czekać, że ktoś podejmie taki temat. Ja rzeczywiście w 2005 roku, tak jak już wspomniałem wcześniej, napisałem ten scenariusz.
więc jakoś tak intuicyjnie wydawało mi się, że miejsce, w którym naprawdę codziennie spotyka się no, dziesiątki, że tak powiem, tysięcy ludzi, no że na pewno mogą się wydarzyć wszelkie zdarzenia. Komu chcielibyście pokazać film Supermarket? Kto powinien się wybrać na niego do kina? Ja bym chciał, żeby jak najwięcej ludzi poszło, bo dla mnie to nie jest... Ja ten film traktuję, no, może nawet wbrew Maćkowi, bardziej jako nie tyle konkretną historię, bo to jest bardzo konkretna historia, ale taką paralele czy parafrazę do jakiejś takiej... do naszego kraju, w którym jest tak trochę śmieszno, a trochę straszno i nie wiadomo nigdy z czego coś strasznego może się urodzić, więc taki kawkowski dla mnie to jest bardziej, ja mam takie do tego, na to spojrzenie, taką wizję ten film dla mnie przedstawia, więc uważam, że to jest film i dla starych, i dla młodych. Nie widzę tutaj jakoś szczególnie wykluczonej grupy, może poza dziećmi, no bo... Jako producent tutaj już odpowiem, że traktuję jako producent, to podkreślam, że jest to kino absolutnie gatunkowe, jest to thriller, czyli wrzucamy go do takiego koszyka filmów mocnych, filmów, które no, do pewnej grupy, która po prostu takie filmy lubi. Tutaj jeszcze wrócę, bo akurat to mi się przypomniało, do takiego do oceny jakby tego filmu i to szczególnie osoby, które za granicę tutaj oglądają filmy, że chyba udało nam się w tym filmie opowiedzieć coś takiego, w sposobie opowiadania, coś takiego, że mamy rzeczywiście thriller, ale on nie naśladuje thrillerów amerykańskich i oni to podkreślali, że to jest, się go świetnie ogląda i że to jest ogromną zaletą właśnie, że tak jest, że ten Supermarket jest właśnie takim i oni chętnie będą chcieli go pokazać właśnie gdzieś za granicą, żeby pokazać, że ktoś że w inny sposób może opowiedzieć, no nie nazwę tego mroczną historią, ale no, historią, która w pewnym momencie no, łapie za gardło i trzyma do końca.